Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good night. Kochani, świątecznie po raz kolejny chciałam Wam życzyć wszystkiego dobrego i podziękować Wam przede wszystkim za to, że jesteście my w gronie rodzinnym, najbliższa rodzina i no szkoda, że nie ma tych osób, które byśmy chcieli spędzić ten czas. Pamiętajcie, że obojętnie, jeżeli nawet nie macie jakiejś bliskiej rodziny, ale macie partnera, partnerkę, przyjaciela, przyjaciółkę, nawet zwierzaka, to ten okres świąteczny będzie dla Was dobry. Na pewno życzę Wam tego z całego serca. Ja, jakże także reszta mojej rodziny. Pomalutku, przepraszam, tak raz tą. Nie patrzcie na razie tu na skarpetki, bo tak właśnie mam jeszcze skarpetki. Dzisiaj mam taką sukienkę, delikatny makijaż, włosy rozpuszczone. Makijaż dosyć ładny, coraz lepsze mi one wychodzą. Jak zwykle jestem nieskromna. Mam gości, później pokażę Wam stół trochę zastawiony. Może troszeczkę pokażę Wam... nie wiem, Laura może się zdecyduje... I pokażę Wam, co dostała pod choinkę. Nie wiem, zobaczymy. Na razie się szykuję. Ja dzisiaj mam te od Mikołaja kulczyki. Naprawdę jest bardzo miło, sympatycznie. Cieszę się. Wy macie już filmik z wczoraj. Widzieliście, spędziliśmy naprawdę bardzo przyjemnie, wesoło, radośnie. Czas wigilijny, czyli tak, jakbyśmy sobie tego mogli wymarzyć. Mam nadzieję, że jeszcze przez długie, długie lata będziemy się spotykać w tym gronie. Szkoda tylko, że no tak jak mówię, ten czas jest bardzo sentymentalny dla mnie. Pomimo tego, że Wy widzicie, że jesteśmy szczęśliwi, radośni, to brakuje nam tutaj rodziny babci, która jest w Polsce, cioci Gosi, która jest w Polsce, cioci Emilii, która jest w Niemczech, oraz cioci Jasi i cioci Tereski z drugiej rodziny, naszych kuzynów, kuzynki, ich małżonków, żony. Oraz brakuje nam również osób, które już są po drugiej stronie świata, że tak powiem, które... No nie ma niestety z nami, bo odeszły z przyczyn naturalnych albo niestety z jakichś innych chorób lub coś w tym rodzaju, po prostu ich nie ma. Ale to nie znaczy, że w ten dzień nie myślimy o nich. W ten dzień nasze serca są wypełnione radością, ale również i właśnie tęsknotą, że nie możemy po raz kolejny zasiąść do stołu i właśnie w tym momencie przerwie mi misiek. I może to jest dobry moment, żeby zakończyć, żebym się nie rozkleiła, bo szkoda tak fajnego makijażu, ale pamiętajcie, doceniajmy to, co mamy, cieszmy się z każdej małej, takiej malutkiej rzeczy, że jest mama, że jest tata, że jest babcia. Celebrujmy to wraz z nimi, bo nigdy nie wiadomo, kiedy ten czas się zakończy, kiedy te osoby odejdą od nas, więc życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt i nasze takie będą. Cieszę się, że mam cudowną rodzinę
I zdrowie. Póki jest zdrowie i rodzina taka, jaką mam, czyli Misiek, Laura i Russell, są dla mnie wszystkim, są dla mnie najważniejsi, a że mam jeszcze tak wszystko cudowne naokoło, jestem naprawdę bardzo bogatą osobą, bardzo bogatą. Jeszcze raz wesołych świąt i dziękuję, że zaglądacie. Jeszcze pogadam tak w kącie. Jeszcze właśnie... First Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, Noel. Słucham te perfumy, zobaczcie jaka piękna córeczka moja. Nie patrzcie tu na ten. Bardzo ładnie wyglądasz, bardzo, ale tak z mamusią chodzi, bo patrzcie jak jesteśmy, chodź tu, jesteśmy podobne. Uśmiechnij się trochę. No weź. Ona się nie lubi uśmiechać, bo musi się w pracy ciągle uśmiechać. Jak się śmiejesz w pracy? Śliczna moja. Patrzcie, jaka ładna. No, dobra, musimy sobie świąteczną foteczkę zrobić i idziemy. Idziemy już. Pokażesz później prezenty? Mhm. Paletki? Obiecujesz? Mhm. Ach. Dobra, to jeszcze zdjęcie, idziemy się domem do stołu, bo wszystko nam ostygnie. Śliczna jesteś. Thank you.
testujemy. No, pokaż tu z bliska, chodź, pokaż. Pięknie no, budujesz. Nie, to będzie się od razu. Ale dawaj, super, ty masz te prezenty, co? Najlepsze. Tylko mam ostatnie jeszcze auto, jedno. No. A zbudujesz auto też? Dobra, super. Teraz właśnie, teraz. Dobrze. Super, kochany. Dziękujemy ślicznie, moi goście pomału się wykruszają, siedzieliśmy calutki, dzień jest po 8:10, jedna partia, w sumie to nawet nie gram, jak był Bartek i Monika. Oj, następnym razem. Kochani, jestem tak szczęśliwa. Włosy mi się wytykowało. Raz Alek siedzi i ogląda, głośno jest, bo tam mam gości. Oglądamy Kevin sam w domu. Raz sobie buduje klocki ze swoich prezentów, siedzimy w towarzystwie, fajnie jest. Tak, pijemy alkohol, tak, objadamy się, tak, spędzamy czas w miłym towarzystwie, tak, jesteśmy wdzięczni, że jesteście i bardzo, bardzo wam dziękuję, kochani, za wszystko. Do zobaczenia jutro. Jutro w następnym filmiku prawdopodobnie będziemy się wybierać na kręgle, jeżeli uda nam się, bo zabukować, jeżeli nie, to coś wymyślimy i pokażemy wam, jak spędzimy ten czas. Do zobaczenia jutro. Buziaczki, pa, pa.